Cześć, z tej strony Arek Husator. Często pytacie mnie, jak trenujecie, jak trenować na pitbajkach. Dzisiaj Wam pokażę. Z racji tego, że mam ostatni trening przed mistrzostwami, podzielę go sobie na 2 albo 3 etapy i mam nadzieję, że uda mi się to pokazać, pomimo tego, że jestem sam. Zapraszam do oglądania. Tak wygląda pierwsze ćwiczenie. A teraz idziemy zmienić ułożenie opon i robimy tak zwane jajko. Powiem Wam szczerze, pierwszy raz trenuję w kasku crossowym na supermoto, na szosie, na asfalcie. Powiem Wam, mega fajnie, więcej tego powietrza jest i się tak człowiek nie męczy. Na zawody nie, ale na trening zdecydowanie tak. Jak widzieliście, rozstaw opon był taki. Tutaj Oskar Kubicki poradził mi, żeby robić ósemki, czyli mamy jedną oponę, węższą rozstaw i szerszą, a te po boku to jest jakby ograniczenie jakby toru. Chodzi o to, żeby robić ciasną ósemkę, szerszą, ciasną, szerszą, ciasną, szerszą. I wtedy robimy sobie taki fajny krzyż, dwa krzyże można powiedzieć na przecięciu i trenujemy różne docieśnianie, szybsze zakręty, więc polecam serdecznie. A teraz tak zwane jajko. Zostawię tylko i wyłącznie tą oponę skrajną i tamtą. Te idą na bok i robimy zejścia prawe i lewe. Tutaj akurat trenuję bardziej slajdy. Zacznę od mojej gorszej strony prawej. Dobra, ja już mam poustawiane opony i tym ćwiczeniem, tak zwanym jajkiem, co ćwiczymy szybsze wejście w zakręt prawy, lewy, uścisk tylnego koła, więc zobaczcie, jak mi pójdzie. Nie dogrzejecie opon dobrze, ale w lewą zdecydowanie jest lepiej, ponieważ jestem praworęczny i moja prawa strona odpowiada za równowagę i na lewej stronie czuję się zdecydowanie lepiej i pewnie większość z Was też.